Udało mi się przeprowadzić wywiad z Mateuszem Boguszem. A Mati generalnie nie jest chętny do wywiadów, ale ze względu na naszą przyjaźń dał radę, zgodził się. No i chcę Was zachęcić do wysłuchania tego wywiadu. Jest tam kilka ciekawych kwestii, kilka pytań, na które jeszcze nigdy nie odpowiadał w żadnym wywiadzie. Natomiast już mówię, że nie będzie żadnych spoilerów co do wypożyczenia. No bo Mati nie chciał na ten temat publicznie mówić. Zobaczę ten wywiad, myślę, trochę młodych ludzi. Co chciałbyś im powiedzieć? Jak chciałbyś im doradzić? No nie wiem, no. Wiem, że nie jesteś mentorem, wiem, że tego nie lubisz. Ale powiedz, jaka była twoja droga? Chociaż zostaw okruszki na swojej drodze, żeby inni mogli za tymi okruszkami pójść. No nie wiem, no mi nie było ogólnie ciężko, że tak powiem. Dlaczego? No bo zawsze się z tego cieszyłem. Zawsze mi to sprawiało przyjemność i dlatego mi nie było ciężko. Naprawdę. Czy się trenowało ciężko, czy nie, ale mi się zawsze to podobało i był z tego ubaw. Znaczy, no nie może ubaw, ale po prostu było z tego, cieszyłem się z tego, co robię i zawsze mi to sprawiało przyjemność. Robiłeś coś więcej niż rówieśnicy na przykład? No na pewno, tak. No. To się szło na treningi, jak za małego, to się jeszcze później cały dzień na dworze spędzało, nie? Tu jakiś tartan, tu jakiś orlik, tu coś tam. No, niekoniecznie też piłka, ale po prostu zawsze się było w ruchu. Ile godzin na boisku dziennie? No to całymi dniami wtedy było, no. Teraz to już wiadomo, się ten trochę zmieniły czasy, ale wtedy to... No cały dzień, no. Co było więcej do roboty. A jeżeli chodzi o granie ze starszymi, co powiesz na ten temat? No to się cieszyło, jak się grało ze starszymi, bo to się czuło takim wyróżnionym, nie? Się czekało, aż starsi zejdą z tartanu, a oni cię wybierali kiedy, bo brakowało, bo coś tam i cię brali, się grało z nimi. Dlaczego to... ciebie brali akurat, a innych nie? Może lubili mnie bardziej niż innych. Nie, no brali mnie, bo coś tam umiałem wtedy już, no to mnie brali. A byłeś mały. Byłem mały, ale sobie radziłem zawsze, pamiętam. Te gierki zawsze były najlepsze ze starszymi. Zawsze się coś źle zrobiło, to od razu tam jakaś zjebka albo coś, ale... Ale fajnie było. To czym nadrabiałeś? Nie wiem, czym nadrabiałem. Może bieganie wtedy, bo o nim się nie chciało biegać. Ale nie, no to tam też... Ja tam zawsze akurat z piłką przy stole się zawsze dobrze czułem, także myślę, z tym nadrabiałem. A co było dla ciebie najtrudniejsze w Anglii dotychczas? No, nudziło mi się szczerze. Dlaczego? No, bo nie było co robić. Jak nie było co robić? Nie można robić tego, co w Polsce. No nie. Dlaczego? No bo nie było tego samego, co tutaj. Tyle samo znajomych i w ogóle i... No i tak jest. Ja nigdy nie siedziałem w domu, nigdy do tego nie byłem przyzwyczajony, dlatego miałem taki na początku trudny okres, bo nagle się przychodzi po treningu i kurde, siedzisz w chacie, nie? I co robić? No ale później się to jakoś tam już do tego przyzwyczaiło, też się zaczęło gdzieś wychodzić, też się poznało miasto, także było lepiej, ale nie jest to samo, co w Polsce, no. A ja akurat taki jestem, że w domu nigdy nie lubiłem siedzieć i... No i po prostu zawsze potrzebowałem jakiegoś takiego trening i później wyjście gdzieś. Tu coś na porobić, tu coś tam. A tam trzeba było siedzieć w domu. Kim w twoim życiu jest Bóg? Kim w moim życiu jest Bóg? Na pewno kimś ważnym. Z kim można porozmawiać. Może się wyżalić, poprosić o coś. Dlatego na pewno kimś ważnym. Okej. Okay. Mówisz porozmawiać, a często rozmawiacie? No ja akurat codziennie wieczorem się modlę. Czyli uważasz, że to, co osiągnąłeś w życiu, to jest w jakiś sposób dar od Pana Boga? Na pewno, no. Jedni się rodzą, mówią grać w piłkę, a jedni się rodzą, mówią gotować, dlatego na pewno to jest, że tak powiem, nie wiem, jak to powiedzieć, ale no, że tak, może się urodzić i umieć coś, no, ale że dotrzymać do tego momentu, dlatego na pewno za to mogę być wdzięczny. Bo nie jedni też urodzili się, a umieli coś, ale nie wytrzymali się po prostu, tak? Dlatego, no tak. Czy masz w życiu jakieś pasje poza piłką? Nie. Całe życie piłka? No tak.
Okej. Mati, jakbyś sobie teraz miał siebie wyobrazić za 10 lat, co masz przed oczami? Szczerze, nie wiem. Ja nie planuję aż tak daleko. Żyję z dnia na dzień i no po prostu nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Nie wyobrażam sobie siebie za 10 lat. Nie mam pojęcia. Nie wiem, żona, dom, dzieci. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Czym różni się futbol angielski od futbolu polskiego? Futbol angielski na pewno różni się od polskiego intensywnością, jaka tam jest. Przede wszystkim, bo od tego głównie trzeba zacząć, że na pewno się biega więcej, szybciej i mądrzej, według mnie. Jak przychodziłem do Leeds, to jeszcze u tego trenera, to miałem takie treningi i mecze, że myślałem, że robię coś dobrze, a na analizie później mogłem to zrobić 30 razy lepiej, tylko bym się przesunął o dwa kroki w tył albo o dwa kroki do przodu. Dlatego na pewno to, że mądrzej się biega i intensywniej. No dobrze, a czym się różni w takim razie futbol Marcelo Bielsy od futbolu angielskiego? Na pewno tym właśnie, że też z tym bieganiem, poruszaniem się, no bieganiem to nie można nazwać poruszaniem się, bo tu po prostu nic się nie dzieje w przypadku w tym futbolu u niego. Wszystko jest zaplanowane, wszystko jest wyćwiczone i biegniesz tam, gdzie powinieneś biegnąć. A jak nie pobiegniesz, to właśnie wtedy się dzieje coś, że tak powiem, z przypadku i przeważnie nie po naszej myśli. Bo jak zrobisz tak, jak jest ci z góry narzucone, albo to, co powinieneś zrobić, bo taka filozofia jest z gry, to przeważnie wychodzi dobrze, no i tak to chłopakom wychodziło. Czyli tylko schematy? Nie ma schematów nakreślonych i dosłownie w którym minucie masz gdzie przebiegnąć, no ale... Ale jest to mega ważne u niego i to poruszanie się po prostu między strefami, za plecy obrońców, te wbiegnięcia i te inne. I, no i naprawdę, no, to jest różnica między futbolem od Marcela Bielsy a angielskim. Bo praktycznie nie przyjmuje się piłki w ogóle w miejscu. W ogóle. Zawsze za przeciwnikiem albo na wolne pole. Ale stara się tak zrobić, żeby nie przyjąć piłki w miejscu. I dopiero okiwać na przykład przeciwnika. Chyba tyle. Okej, Mati, a powiedz mi, czym od gry, którą znasz z Leeds, różni się gra reprezentacji Polski U21, w której miałeś przyjemność grać? No to też no, dwa inne światy. Reprezentacja a klub, no to jest w ogóle no bez porównania. To nie chodzi tylko o młodzieżówki, no, ale też widać to na przykład na już tym w pierwszych reprezentacjach, to zawsze jest inne mecze, inne wszystko, bo jest mniej czasu prestacji na przygotowanie się do meczu i robi się te rzeczy po prostu najważniejsze, które trener myśli, że przydadzą się one nam pod kątem danego przeciwnika, z którym jest nam dane grać. Dlatego nie idzie tego porównać. A Czesław Michniewicz bardzo dużą uwagę też przykuwa do tego, żeby właśnie spełniać swoje zadania, realizować. No, szczególnie w defensywie. Jest to podobieństwo do Marcelo Bielsy? Jakieś jest, na pewno. Ale no tak jak mówię, no nie da się tego porównać, bo nie spotykasz się tyle czasu, nie spędzasz tyle czasu z tym trenerem, co z trenerem w klubie i ciężko jest to w jakikolwiek porównać, czy oni pracują tak samo, czy mają taki sam ten, bo to po prostu przyjeżdża się na zgrupowanie i ile jest do meczu? 3 dni? To w te 3 dni robisz po prostu wszystkie najważniejsze rzeczy, które będą potrzebne w dniu meczu, a przygotowujesz się tak naprawdę do tych meczów przez... No przez cały rok, nie? Podczas sezonu, no i to w klubie. Tam tylko przyjeżdżasz i doskonalisz to, co razem już po prostu. Także no nie idzie tego porównać tak. Okej, no to ostatnie pytanie. Jak daleko sięgają twoje marzenia piłkarskie? Nie ma limitu. Ale też nie powiem jak daleko, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałem, szczerze. Czyli po prostu robisz swoje? Robię swoje i co będzie, to będzie. Każda drużyna, do której przychodzisz, to co tam chcesz? Grać. Chcesz być najlepszy? No chcę. No. Chcę i staram się być najlepszy. Niekiedy to wychodzi szybciej, niekiedy później, ale takie założenie jest. Nie ma tam jakoś, że takie pompowanie, że musisz być najlepszy albo coś tam, ale... Nie dajesz sobie takiego... Ale jak nie jestem najlepszy, no to się denerwuję, no to tak. Czyli chcesz być najlepszy? No chcę, no. Jak każdy, nie? Ale czy się w tym wytrwa, czy nie, no to już zależy od ciebie. No ale nie ma jakichś tam marzeń, że tam muszę grać, nie wiem, w Barcelonie albo coś takiego. Szczerze nigdy o tym nie myślałem, nie wybierając klubu, w którym chciałbym zagrać albo coś tam.
Po prostu gram i cieszysz się piłką. Cieszę się piłką. I to jest chyba słuszne podejście. Tak mi się zdaje. Dobra, dzięki.